Od blisko pół roku filmuję na Lumixie S5 Mark II. Tego podzielę się dzisiaj z Wami moimi przemyśleniami. Cały ten materiał, oprócz kilku ujęć, gdzie pokazuję ten aparat, jest nagrany właśnie na Lumixie S5 Mark II na obiektywie 24-1.8 I ja też tu jestem. I kitowy 20-60, światło 3,5-5,6. Nie używam też żadnego filtru zmiękczającego, jak zazwyczaj to robię. A, jest tylko filtr ND, żeby była 1,50. Teraz go ściągam, no i wtedy jest wow, przepalonko. Więc musielibyśmy zjechać z przesłoną aż do 16. No a wtedy zatracamy całą głębię i magię. A przecież nie o to chodzi. To filtr firmy takiej K&F Concept, budżetowy. S5 Mark II to sprzęt, który moim zdaniem jest bardzo blisko Alfy 7 S3, czy też FX 3. Ale są pewne mankamenty. Natomiast są też rzeczy zdecydowanie na plus, których nie znajdziemy u konkurencji. I teraz zadajemy sobie fundamentalne pytanie. Czy ten aparat, aparatokamera, wystarczy nam do komercyjnych zastosowań, do wesel, do reklam, do spotów i do vlogów, do kręcenia też influencerki? Moim zdaniem tak, ale musimy wiedzieć o pewnych rzeczach. Lumix stosuje bardzo ciekawą politykę, dlatego że wiele funkcji tutaj pokazuje na to, że jest to sprzęt filmowy do zastosowań profesjonalnych, między innymi anamorfik, funkcja zgniatania obrazu, luty, ale z drugiej strony body wskazuje na to, że mamy do czynienia z aparatem. Na przykład to koło tutaj, mógłby tutaj być wyświetlacz albo jakiś przycisk, a mamy obracane pokrętło do samowyzwalacza, czy też zdjęć seryjnych. Ja praktycznie z tego w ogóle nie korzystam. Mamy też wizjer, osobiście bardzo rzadko, może dwa razy z niego skorzystałem, ale bez niego też bym się obszedł. No ale gdy ktoś jest fotografem, no to pewnie lubi takie rzeczy. Co jest ważne? Wejdźmy do środka. Zacznijmy od ISO, a dokładniej ISO natywnego. Są tutaj one dwa. Dual ISO pozwala na to, że uzyskujemy rozpiętość tonalną na wysokim poziomie w przypadku 640 i tutaj w tym wypadku 4000. To jest piękna sprawa, ale czy to nie jest za mało, gdy porównujemy na przykład do FX 3 Sonego, gdzie tam jest 12800? Osobiście tylko raz zdarzyło mi się, że chciałem mieć więcej i zobaczyłem później na ekranie, że tutaj są szumy. Oczywiście mógłbym skorzystać z jaśniejszego obiektywu. No właśnie. I tutaj już jest wtedy za późno. Więc ja uważam, że 12800 ISO w przypadku konkurencji to jest taki bezpiecznik, to jest zabezpieczenie w gorszych warunkach, za które trzeba dopłacić. Tutaj 4000 nam musi wystarczyć i mi w 99% wystarczyło. Ale pamiętajmy, że ja już nie robię komercji. Rozdzielczość. 6K Open Gate. Tutaj mamy możliwość filmowania w 6K. Osobiście ani razu z tego nie korzystałem, ze względu na to, że jest to tylko 4.2.0, a nie 4.2.2. A wiecie, jak to jest z propagowaniem kolorystycznym. Niby na YouTubie i tak mamy efekt mory, ale chcę się filmować w tej lepszej jakości i mieć więcej tych kolorów podczas postprodukcji. Jest to aparat, któremu nie można nic zarzucić. Jest on jak najbardziej sprzętem, który można polecić. Mi on ani razu się on nie przegrzał, ani razu nie zrobił żadnej wtopy. Autofokus też działa. Naprawdę działa dobrze. Ale są pewne szczegóły, które dobrze jest wiedzieć, gdy chce się zakupić aparat, bo jest to wydatek konkretny i chcemy podjąć odpowiednią decyzję. Rozpiętość tonalna, osobiście tutaj nie mam nic do powiedzenia, bo jest bardzo podobna do Alfy i to jest około 15 stopni, jest bardzo dobrze. Natomiast slow motion. Ja osobiście przyzwyczaiłem się do tego, że gdy chcę nagrywać w 4K, no to robimy kropa, albo nagrywam Full HD, ale jednak zazwyczaj najczęściej wybierałem tego kropa. To jest trochę ból, że musimy skorzystać z mniejszej ilości obrazu na matrycy,
aby procesor wyciągnął tą większą ilość klatek na sekundę. Natomiast w większości były to u mnie produkcje vlogowe, gdzie mogłem sobie na to pozwolić, a gdy ktoś komercyjnie do tego podchodzi i nagle chce zrobić tym samym obiektywem to samo ujęcie, ale w slow motion, no to już może się trochę wkurzyć. I to trzeba mieć na uwadze. Stabilizacja, moi drodzy, teraz trzymam go na statywie w ręku, jest najlepsza na rynku. To ewidentnie trzeba przyznać. W stosunku do konkurencji tutaj nie ma kropa, a obraz płynie. Naprawdę możemy kręcić z ręki. Na duży plus jest HDMI, które jest duże i to jest wspaniałe. Natomiast trzeba wiedzieć, że podgląd po HDMI ma lekkie opóźnienie, kodeki. Nagrywamy w MOW-ach, znaczy możemy w MP4, ale tam mamy obniżoną jakość mowy. Te tutaj skompresowane są trochę bardziej mozolne od MP4. Mam wrażenie, że są trochę wolniejsze, bo zdarzało mi się zdecydowanie częściej przymus stworzenia plików proxy. Na DaVinci działa to chyba trochę lepiej. Obiektywy. Kręciłem tylko na tych dwóch obiektywach wszystkie swoje materiały i wystarczyło mi to. Jest szeroko, jest ten zoom 20-60, no jest bardzo uniwersalny, mimo że kitowy i ktoś powie, że słaba jakość. Z Black Promistem 1.8 robi się naprawdę przyjemnie. 24 mm natomiast zakładam na przykład w tym momencie, gdy chcę uzyskać piękne rozmycie drugiego planu. Pamiętajmy też o tym, że dużą wartością jest tutaj już taki gotowy film look. Lumix ma w sobie to coś. Ten obraz jest filmowy. Nagrywam teraz na dyktafon w telefonie ten dźwięk. Właśnie korzystam z aplikacji, dzięki której mogę zdalnie sterować tym aparatem i odległość tutaj to około 15 metrów i ta aplikacja jest dość prosta, działa to szybko, fajnie, trzeba się połączyć z Wi-Fi. Może się zdarzyć, że po około 20-25 metrach, z tego co uważam, ten zasięg gdzieś zniknie. To tak 5-10 metrów bez problemu, natomiast z taką odległością już trzeba liczyć się z tym, że możemy zniknąć. Jest kilka rzeczy, które mnie uwiodło, że tak powiem. Jest to na pewno lód. Prosta rzecz. A jak potrafi cieszyć, bo można tutaj wgrać sobie własne luty. To jest naprawdę fajne, dlatego że mamy dwie możliwości. Możemy nagrywać od razu obraz z lutem, ale ja jednak preferuję postprodukcję. W związku z tym tylko luta używam do podbicia gamy do podglądu. A wyjściowy obraz, w sensie ten, który zapisywany jest na plik, jest nagrywany w V-Logu. V-Log bardzo przyjemny, bardzo fajny, który dość łatwo się obrabia i powiem szczerze, że nawet dobrze pasują luty, które wcześniej kupiłem gdzieś z zagraniczniaków do Alfy 7S3. No, bardzo dobra jest jej funkcjonalność. To trzeba przyznać w stosunku do konkurencji. Sama obudowa, przyciski, wszystko jest pod ręką i bardzo przemyślane. Chcę też dodać w sumie to, że autofokus jest tutaj bardzo rozbudowany i często korzystam z tego, że na przykład klikam na drugi plan, aby on wyostrzyć, albo na siebie z powrotem. Bardzo fajną opcją jest to, że mamy tutaj dwa wejścia SD, więc możemy wrzucić naprawdę spore karty razy dwa i nie przejmować się ich brakiem. Szkoda, że nie robi się proxy, bo mogłoby nam to czasami ułatwić sprawę. Tak już sobie rozkminiając ten aparat od dłuższego czasu, wydaje mi się, że zgodzą się ze mną wszyscy ci, którzy go posiadają. Jest on dla konkretnej, szerokiej grupy osób i są to na pewno influencerzy, vlogerzy, na pewno są to osoby, które filmują wesela, którzy robią reporterkę, którzy robią dokumenty. Jedynie wydaje mi się, że grupą osób, który ten aparat może nie wystarczać, to jest grupa komercyjnych osób, którzy przychodzą na plan i mają wszystko dokładnie zaplanowane. Cała reszta wideomakerów powinna być zadowolona i wydaje mi się, że jest. Lumixa S5 Mark II. Ja jestem. Chciałem Was przede wszystkim zostawić z jedną bardzo ważną dla mnie myślą. Wszyscy gramy do jednej bramki. Pasjonuje nas tworzenie obrazu, czy to statycznego, czy ruchomego. Mówię to przede wszystkim dlatego, że widzę komentarze po tym, jak wychodzi recenzja nowego aparatu. Jest tam zawiść, jest tam też potrzeba dowartościowania
swojego dobrego wyboru, dobrego zakupu odpowiedniego. Marki są różne, tak samo jak marki samochodów. Najważniejszym wyborem jest Wasza decyzja siąścia za kierownicę, a w tym wypadku za aparat. Bądźcie kreatywni. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Ten kadr mógł być lepszy w samochodzie.